Dzisiaj troszeczkę inny filmik, vloga nie ma, ale postanowiłem na szybko nakręcić taki jeden mały coś tam. Done is better than perfect, zrobiono lepsze niż gotowe, także tam bez ubierania w bawełnę. No, usłyszałem na Instagramie, na Instagramie story, naleśniki lubicie? Ja mówię, tak, lubię, tylko bez jajek, o tam wiem, weganinem. I jakoś tam, nie wiem, błysnąłem, chciałem podzielić się wiedzą. I przekazuje to, że jedno jajko skraca życie w ten sam sposób, co 5 wypalonych papierosów. I słyszę w odpowiedzi, że haha, no to umrzemy najedzeni. No ja też głodny nie chodzę. Ale to szczegół, to nieważne. No, ludziom się wydaje, że są tacy zabawni w tym momencie, że postanowiłem wejść, znaleźć memy, już kiedyś o tym myślałem. I teraz 12 mam dla was plus jeden bonus, żeby pokazać, jak weganie są autentycznie głupi. Może nie do końca wszystko wyjdzie jak trzeba, aczkolwiek. 1. Co weganie jedzą po ciężkiej imprezie? Wyobraź sobie, że wracasz na je do domu i głodny i sobie myślisz, ale bym olił sobie marchewkę. Otóż... No, szybciej pewnie kac minie po marchewce niż po kebabie, aczkolwiek mamy też mnóstwo niezdrowego żarcia wegańskiego. Można się obżerać chipsami, frytkami i kiwie, czym tam jeszcze. I też będzie niezdrowo i też można mieć na tym ochotę na kaca i sobie się nieźle podżywić. Numer 2. Weganie. Moje żarcie robi na wasze żarcie smacznego. Tylko, że jak mi twoje żarcie narobi na moje żarcie, to ja to myję i tego kału na tym nie ma. Natomiast twoje żarcie narobiło też na swoje żarcie własne i ono żywiąc się tym kałem, tymi odchodami, ma je we krwi, w ciele, we wszystkim, więc jesteś dużo bardziej narażony na choroby, bo tego już, co jest w tkankach, nie wymyjesz. Dalej. Nie znoszę, gdy ci weganie piją wody, to dląda ryb wychore poje. Tak? No ale... Na przykład, już w tej chwili nie pamiętam dokładnych danych, natomiast wyprodukowanie 1 kg wołowiny to zdaje się tam 30 parę litrów wody, natomiast kilograma bananów to zdaje się coś koło 3 litrów wody. W każdym razie dużo, 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 dużo więcej wody pochłania żarcie mięsa, więc argument jakby zupełnie nietrafiony. A ty co, wody nie pijesz? Takie, taki żart, ale takie, większość z nich jest takich... Jak ktoś jest głupi, to się śmieje, się nie zastanowi. Drodzy wegetarianie, oto dlaczego kurczak jest lepszy. Kurczak nigdy nie produkował tlenu, kurczak nigdy nie dawał cienia, utrata kurczaka nie powoduje globalnego ocieplenia, więc dlaczego zjadasz rośliny? No może utrata kurczaka nie powoduje globalnego ocieplenia, ale już hodowla tak. I wracamy już na przykład do argumentu choćby o wodzie, choć jest wiele, wiele, wiele innych. Hipokryzja wegan. Za pomocą GMO hodują specjalne odmiany marchewki przypominające ludzkie płody, aby poprawić smak zupy chińskiej. Gdzie jest granica? To jest nawet zabawne. Natomiast jeżeli myślisz, że jesz wyłącznie mięso, jesteś wolny od GMO, to mocno się zdziwisz, bo większość mięcha na świecie jest w tej chwili karmiona paszą na bazie soi, właśnie GMO. Także sorry. Już pomijając to, że GMO wcale nie jest jakieś szkodliwe. Strasznie dużo do przekleństw. Ani weganie. No i to pokazuje generalnie zanik lasów. No więc rozczaruję was, ale weganie tych lasów nie zjedli. Te lasy zostały wycięte pod uprawę i hodowlę. Po pierwsze zwierząt, bydła. Po drugie ze względu na hodowlę paszy dla tych właśnie zwierząt. Niestety. Wiecie, ile jest dzikich zwierząt na świecie w stosunku do zwierząt hodowanych na potrzeby spożywania mięsa przez ludzi? Otóż dzikich zwierząt, według statystyk, które czytałem,
jest około 2%. Cała reszta to jest bydło hodowane po to, żebyście mieli to żreć. Czy bydło i inne zwierzęta. W średniowieczu też mieliśmy wegetarian. Nazywaliśmy ich wieśniakami. No ha, 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 ha. Dobre. Tylko na historii nie uczyli cię przypadkiem, że były tak zwane choroby królów? Choroby tak zwane królów, na które hodowała tylko arystokracja? Bo ludzie żerli tak zwane lepsze produkty, które bardzo często właśnie były chorobotwórcze, między innymi mięso. Czy tak jak w Chinach, akurat pokarm roślinny, ale ciekawostka, czy tak jak w Chinach, kiedy uzyskano biały ryż i się okazało, że no, wieśniacy nie chorują, a cała arystokracja, królowie chorują, bo wchrzaniają biały ryż, który nie zawierał odpowiednich dawek błonnika na przykład. Więc jakby, no, spoko. Argument. To jest chyba najbardziej prawdziwy, najbardziej określony wiedzą mem tutaj. Dlatego, że tak właśnie było i stąd ludzie historycznie uważają, że mięso było lepsze i tak dalej, bo to tylko królowie jedli. Ale to wcale nie było korzystne dla nich, niestety. Nie my mięsa, glutenu, mleka, jaj, ani orzechów. Co nam pani poleci? Wypier... No właśnie. Już pomijając gluten, bo to nie ma nic wspólnego z weganizmem, co często ludzie... no orzechów też, no takie tam... Nie trzyma się kupy, ale dobra. Niemniej jednak to jest właśnie smutne. To jest smutne, przytłaczające, że mięso, które jest rakotwórcze, jest w pierwszej grupie kancerogennej według WHO. Pierwsza grupa kancerogenna obok papierosów, azbestu, plutonu. Co jeszcze raz nie znaczy, że są tak samo szkodliwe, aczkolwiek oznacza, że nie ma żadnej dyskusji, że nie potrzeba badań, że jest jednoznacznie stwierdzone, że jest rakotwórcze. I wszędzie jest tylko mięso i w bardzo wielu miejscach nie da się w ogóle zjeść bez mięsa. Najgorsza choroba, weganizm. Please, please, let it be okay. Oh God, no. Vegan. Ha, 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 ha. No właśnie. Vegan tutaj właśnie jest zestawiony z normal. Cała tragedia polega na tym, że normal to jest właśnie vegan. I cały układ trawienny jest przystosowany ludzki do trawienia tylko i wyłącznie roślin, pokarmów roślinnych. Natomiast są też jeszcze analogiczne memy, że widzisz to siekacz. Nazywanie czegoś takiego siekaczem w porównaniu do wszystkich innych mięsożerców to jest po prostu żart i kpina. Roślina jedząca mięso. A jaki jest wasz argument weganie? Albo tam są takie wariacje szachmat weganie. No ale jaki ma argument być? Na co? No, że roślina je mięso? No niech je. Tu nie ma nigdy i nie było czegoś takiego, że mięso jest szkodliwe dla wszystkich organizmów żyjących na Ziemi. Tu chodzi o to, że ludzie nie są odporni na choroby odzwierzęce i mięso zwyczajnie na świecie im szkodzi. Chcę być wege. Ale oni biorą suplementy. No ja jakoś nie biorę. No oczywiście, to jest taki argument podnoszony, że weganie to muszą jeść B12. Bo teraz ciekawostka. Na świecie wegan jest około 2-3%. A wiecie, ile osób ma deficyt witaminy B12? Szacuje się, że 70-kilka%. Czyli cholera, twoja dieta wcale nie jest lepsza. Też masz deficyt. I z dużą dozą pewności. I teraz ciekawostka, bo w ogóle B12 nie bierze się z mięsa, bierze się z bakterii, które są w ziemi. Więc kiedyś, jak jedliśmy rośliny bezpośrednio z ziemi, no to się nachapaliśmy przy okazji razem z tą ziemią tych bakterii i witaminy B12. Natomiast teraz przy myciu wszystkiego, no ciężko tą witaminę B12 korzystać. Są na to dwa sposoby. Jeden to jest na przykład pić brudną wodę ze stawu razem z tymi bakteriami.
albo na przykład przyjmować suplementy. I to nie tyczy się tylko wegan, ale przy weganach najczęściej się to przytacza. Czarna wdowa znaleziona w kontenerze z winogronami. Kolejny powód, by nie być weganem. Nie znajdziesz jadowitego pająka w paczce bekonu. No niby nie. Aczkolwiek już ten bekon jest dla ciebie jadowity, więc... A ja jeszcze czarnej wdowy u siebie nie spotkałem. I na koniec bonus. Bonus. Czyli jakby mem od drugiej strony. I też nie jest wcale zabawny. Jest raczej smutny. Ale to prawda. The hardest part of being vegan. Najcięższa część bycia weganinem. Czerwony kolor. Jedzenie w restauracji. Żółty kolor. Dostarczanie odpowiedniej dużej dawki witamin. Fioletowy kolor. Odnajdywanie produktów wegańskich. Kolor niebieski. Zadawanie się z idiotami. I to jest smutna prawda. Niestety. No. Mocne słowo, że zadawanie się z idiotami, ale generalnie chodzi o to, że brak wiedzy na ten temat jest porażający. No. I wyszło. 11 minut z Gryszami. Dziękuję za dziś. Jutro powrót do, mam nadzieję, regularnego vloga. Niestety muszę się stawić z małżonką na zabiegu, bo no, szpital jakby nie zrobił tego, co powinien zrobić od razu. Stwierdzili, że nie ma potrzeby. Okazało się, że potrzeba jest. Że trzeba wykonać zabieg jutro na 7:00 z małym w kętrzynie i na kontrolę i z żoną. I nie wiem, jak to wyjdzie, ale mam nadzieję, że jakoś. Tymczasem do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.